Rok 2016, 20 marca. Rok 2025, 18 sierpnia. Kolejny męczący dzień pracy w korporacji medyczno-militarnej. Nigdy dotąd nie pracował tak wytrwale nad nowym projektem ze swoją grupą. Każdy wcześniejszy kończył się fiaskiem lub odstawiany był do teczki na później po paru tygodniach. Mark tworzył nową broń biologiczną. Cały swój czas poświęcał na mutowanie genu. Nowe symptomy nie kolidowały kodu genetycznego i szybko się asymilowały. Jednakże inaczej można było stwierdzić z uodparnianiem biologicznego wirusa na lekarstwa i sytuacje atmosferyczne. Niektóre z nich nie oddawały pozytywnych reakcji. Chłód i ogień nadal unicestwiały wirusa, nie wspominając już o przeszczepach wyniszczonych czy zdeformowanych partii ciała i wnętrznościach, a także krwiolecznictwo. Badania trwały już od ponad 5 lat. Wciąż gromadzone dane i testy na szczurach laboratoryjnych nie zniechęcały do odłożenia fiolek broń biologicznej na półkę. Mark Logan nie umiał przestać w tym czasie, kiedy testy kierowały się w dobrą stronę. Tej broni biologicznej oddał wystarczająco wiele. Jego podwładni już nieraz w porze lunchu obgadywali swojego kierownika, nazywając go obłąkanym. W każdej plotce czy kłamstwie istnieje ziarenko prawdy. W tym przypadku Mark Logan miał obsesję na punkcie projektu. Często zostawał po godzinach, aby testować i notować obserwacje zachowania wirusa. Pewnego dnia, kiedy został sam na sam z fiolką, musiał nadać mu nazwę. Ostatni projekt nazywał się Morfeusz, kratka 0.078, ukośnik U5P1. Bakteria broni biologicznej miała powodować natychmiastowe duszenie ofiary i stopniowe zapaści serca, wskutek czego zainfekowany miał umierać po niespełna 20 godzinach. Niestety Morfeusz nie został zaakceptowany. Na domiar złego, sennego duszka zniszczono i odnotowano w aktach jako bezużyteczny. Po niecałej godzinie Mark zanotował kilka nazw dla swojego dzieciątka. Naprawdę nie mógł się zdecydować, jednak znalazł sposób. Wziął w dłoń długopis, drugą miał obracać kartkę. Zamknął oczy, aby po chwili trafić na nazwę. Elza, kratka 1.29, ukośnik E7Z4, zajęła honorowe miejsce w zatwierdzonych aktach. Mark był wniebowzięty, kiedy po kolejnych wzlotach i upadkach przy pracy Elza została wreszcie ukończona. Po 9 latach, 4 miesiącach, 29 dniach i 5 godzinach pracy Mark poczuł się dumny. Stworzył niespotykanie potężną broń biologiczną, która zniszczyła w czasie 5 dni 500 tysięcy zakażonych ludzi. Niestety chwile chwały ustały, kiedy dowiedział się, że jego małe dzieciątko zostanie szczelnie zabezpieczone i oddane do schronu. Miało minąć wiele lat, kiedy mógł nastać moment użycia broni. Nikt nie chciał, aby taka broń dostała się w niepowołane ręce. Jednak Mark nie potrafił opamiętać się z szaleństwa, jakim stała się dla niego Elza. Chciał ją mieć przy sobie. Pragnął zachować ją w szczelnej, małej ambonce w tajemnicy. Zawsze pod koniec projektów człowiek odpowiedzialny za zwierzęta laboratoryjne musi się ich pozbyć. Tak zwana brudna robota dla ludzi bez sumienia. Mark doskonale o tym wiedział. Specjalnie parę dni wcześniej przyszykował w swojej ambonie miejsce dla honorowego szczurka. Tuż przed dniem zabijania lub wywozu martwych zwierząt, Logan zamówił identyczne zwierzę. Ludzie wystraszyli się na wieść o tym, że szczur ze świeżym genem Elzy zbiegł. W porę Mark złapał zainfekowanego szczura i bezzwłocznie podmienił go zwykłym. Wszyscy uwierzyli. W domu Mark zaopiekował się szczurem, jak tylko umiał. Nie skojarzył jednak istotnego faktu, że niektórymi z rozprzestrzeniania się Elzy jest droga kropelkowa, jak też dotyk, ukąszenie czy krew. Nie zastosował się do obowiązujących klauzuli bezpieczeństwa. Elza już żyła w swoim środowisku. Mark Logan był jego pierwszą ofiarą. 2025, 8 grudnia. 2027, 12 kwietnia. Mark Logan od dziecka mieszkał w Dover w Wielkiej Brytanii, dopóki nie uzyskał pracy w korporacji wojskowej medycyny. Wtedy postanowił przeprowadzić się na jakiś czas. Nie sądził jednak, że wróci do rodzinnego miasta po tylu latach. Rodzina szczerze i otwarcie powitała syna marnotrawnego.
Obiecał, że już nigdy ich nie opuści, przynajmniej do momentu swojej śmierci. Dotrzymał słowa, kiedy po 5 dniach padł trupem przed swoją fiolką i martwym szczurem. Od jego śmierci zdążył zarazić kilkunastu ludzi. Elza szybko rozprzestrzeniła się po całym Dover. Społeczeństwo w pierwszych 2 dniach miało objawy typowe jak w przypadku grypy. Był to etap przygotowujący ciało do ewolucji. Nikt nie zwrócił uwagi na liczebność zachorowań. W późniejszym etapie wirus infekował mózg, który powoli obumierał i przekształcał się. Tkanki mózgu deformowały się podczas fazy REM. W najgłębszej stanie fazy człowiek nie odróżniał rzeczywistości od mary sennej, więc ta część mózgu pozostawała jednak najdłużej podtrzymywana przez Elzę. W nieświadomym śnie człowiek nie odczuwał fizycznego bólu, jednak był w stanie odczuwać bodźce zmysłowe zewnętrzne. Wirus stymulował układ nerwowy zainfekowanego, co zmniejszało odczuwanie wewnętrznych czynników. Kiedy wirus skończył deformowanie układu fałd mózgu, następował etap trzeci. Ludzie ze zmianami początkowymi nie byli w stanie normalnie funkcjonować. Potrzebna była stała opieka, którą oferował szpital. Elza coraz bardziej się rozprzestrzeniała pomimo zastosowań higieny. W etapie trzecim obudzony człowiek wegetował. Nastawały zmiany w układzie immunologicznym i krwionośnym. Płytki czerwonych krwinek stawały się postrzępione i znikały białe krwinki. Odporność zostawała zniszczona do minimum. Jedyne, co zostawało bez większych zmian, to gojenie tkanek skóry. Zmiany kolorytu skóry i pogorszenie zmysłów, dotyku i wzroku pojawiały się w etapie czwartym. Również na tym poziomie polepszał się zmysł węchu i słuchu. Obumierały tkanki żołądka, gdzie wiązało się to z zanikaniem poczucia głodu. Zainfekowani nadal wegetowali. Koniec nadchodził z etapem piątym, kiedy wirus przekształcał kości i wzmacniał organizm do wyjścia z wegetacji. Piąty dzień był końcem życia człowieka, lecz nie w rzeczywistości. Pomimo, że był to wirus, zachowywał się jak pasożyt, kontrolując ciało i umysł człowieka. W tym stanie człowiek, jako istota kierowana instynktem wirusa, szukał dalszego rozwoju. Szukał tak zwanych przyjaciół, ewolucji i zmian. Zaraz po zakażeniu Dover, wirus rozniósł się do pogranicza Wielkiej Brytanii. Zainfekowane komary, zwierzęta i ludzie szybko rozpowszechniły Elzę. Zarażone statki i samoloty wyruszały z portów, nie zdając sobie sprawy, że stali się początkowymi nosicielami. Polska, Niemcy, Rosja, Ukraina, Dania, Belgia, Łotwa, Estonia i kilka innych krajów została zarażona. Stopniowo wirus rozprzestrzeniał się do granic Europy, niszcząc rasę ludzką. Istoty humanoidalne zabijały ludzi czymkolwiek się dało. Nie było schronienia, gdzie zwykli ludzie mogliby się ochronić przed pandemią. Zabijanie dyskami okien i drzwi, ukrycie się w piwnicach. Tylko tyle im pozostawało. Jakby nie patrzeć, takie zachowanie było bezsensowne. Istoty zawsze znajdowały ludzi. Zabijały, nigdy nie torturowały. Zabijały człowieka, rodząc w nim ruinę człowieczeństwa, tworząc nową humanoidalną istotę. Osadę ostatnich ludzi dobrze utajono. Bunkier w Kansas miał na celu ochronienie rasy ludzkiej. Ciężkie warunki, jakie dawało im schronienie, sprawiały, że rasa ludzka osłabła psychicznie. Sądy kierowały się starodawnymi metodami, a osadą kierował król wybrany demokratycznie. Tego nikt się nie spodziewał. Ludzie z całej ziemi cofnęli się w czasie behawioralnie, lecz nie technologicznie. 10 medyków pracowało nad szczepionką. Bezskutecznie. Rok 2049, 29 czerwca. Rok zero. Rokiem zero nazywano Dzień Apokalipsy. Był nim też Dzień Zagłady. Dzień trzeciej wojny światowej nuklearnej. Nic podobnego. Dniem zagłady stały się poprzednie lata. Teraz rasa ludzka wegetuje. Dowódcy medycyny i militarni zapowiedzieli dzień 29 czerwca jako dzień zrzucenia bomb nuklearnych. Nikt nie był zdziwiony na taki akt. Nikt nie stanął przeciw. Nie było buntowników. Wszyscy wiedzieli, że taki czyn musi zostać spełniony. Nawet za największą cenę. Ziemia była od wieków nadana rasie ludzkiej, nawet takiej, która ewoluowała.
Społeczeństwo osady nie akceptowało Elzy jako nowej rasy powierzchniowej. Jak masz zamiar uaktywnić bomby? Odezwał się jeden z dowódców. Myślisz, że do tej pory moi ludzie zajmowali się wyłącznie tym, jak wybić szczepionkę na powierzchnię? Kurwa, Rafał. Bylibyśmy już dawno pogrzebali tych skurwielów. Nie mieliśmy jednak przebicia ani w technologii, ani do króla. Splunął mężczyzna w starszym wieku. No to co macie? Do rozmowy wtrącił się drugi z dowódców o większej posturze. Widzisz to? Technolog wyciągnął w tamtej chwili małego pilota z małym LED-owym ekranem i klawiaturą. Widzisz? Wybierasz stanowisko, w którym znajdują się bomby, ustawiasz czas, miejsce i wciskasz jebany Enter. Prosta jak budowa cepa. Zadziała? Odezwał się pierwszy huderlawy twórca. Jak poczujesz trzęsienia, to znak, że działa. Czyli nie masz pewności. Drugi dowódca pociągnął trochę nikotyny ze papierosa. Szanse są duże. Pewności, kurwa, nie mam, ale warto zaryzykować. Takie moje zdanie. Powiedział starszy mężczyzna, po czym położył pilota na stole. Zróbcie, co chcecie. Chcę tylko znać decyzję za jakiś czas, aby moi się nie męczyli. Ostatecznie dowódcy osady postąpili słusznie. Bez zwłoki skontaktowali się z królem, który dał swoją zgodę na rozpoczęcie akcji. Kiedy pilot został ustawiony, równocześnie z przyciśnięciem Enter wystartowały bomby nuklearne, które zostały wysłane w każdy kontynent Ziemi. Nikt nie przewidział tego, co może się stać z Ziemią po takich wybuchach. Wszyscy zajęli się wyeliminowaniem wirusowej broni biologicznej Elza, kratka 1.29, / E7Z4. Świat na krótką chwilę zatrzymał się. Wszystko ucichło. Wysłano jednego człowieka na powierzchnię, który nie powrócił. Dalej nie ryzykowano. Po kilku miesiącach ciszy bunkier zaczął się trząść. Ściany zaczęły się kruszyć, a podłoga łamać. Ziemia zbliżała się do końca trwania. Nawet temperatura została odnotowana jako niebezpiecznie wysoka dla człowieka. Rasa ludzka zniszczyła pandemię, równocześnie wydając wyrok na siebie. Ziemia została zniszczona. Uszkodzona powłoka atmosferyczna, zdewastowany ozon i hydrosfera, która zmieniła się w stan stały. Ziemia zamieniła się doszczętnie w zimowo upalną planetę, chłodną ze strony atmosfery i gorącą od strony jądra. Po 24 godzinach i 52 minutach Ziemia nie wytrzymała zmian. Przestała istnieć.